Dobry wieczór. Otwieram moje drzwi przed Wami i zapraszam do środka. Zapraszam na kolejną dobranockę poetycką. Słuchajcie, kolejny dzień zapisaliśmy. Kolejną kartkę. I tak dzień po dniu, cierpliwie, miłością, dobrem, szczęściem, smutkiem, doświadczeniami zapisujemy kolejne dni naszego życia. Bardzo cieszę się, że jesteście, że chcecie tą chwilę spędzić z poezją. Ostatnio gdzieś słyszałam, że poezja dzisiaj jest taka niemodna, a ja właśnie uważam inaczej, że poezja po prostu jest. Tylko trzeba ją odkryć. Trzeba wyciszyć serca, trzeba uśmiechnąć się do życia i zagłębić się w poezji. Dzisiaj w sposób szczególny pozdrawiam i oznaczyłam tutaj na naszej dobranocce Elę Kramek ze Zwolenia i pozdrawiam całą jej rodzinkę. Dodatkowo moją kuzyneczkę z Wólki Gołębskiej, Kasię Mizurę-Jońską. Też również bardzo, bardzo serdecznie pozdrawiam. No i oczywiście trzecią osobę, Gosię Filipek z Gołębia. I również myślami jestem z całą rodzinką. A dodatkowo wszystkich Was witam bardzo serdecznie. Widzę, że jest Pani Ania, oczywiście z Krzysiem. Bardzo dobrze się składa, że jest Krzysiu, bo miałam dzisiaj powiedzieć, że czasami wiem, że są moi uczniowie, czasami Wasze dzieci są na tych dobranockach poetyckich, więc na dzisiaj wybrałam jeden wiersz i jedną bajkę z mojej książki Bajki, z których się nie wyrasta. To są bajki nie tylko dla dzieci, bo to bajki mają przesłanie i dzisiaj posłuchamy jednej z bajek. Mam nadzieję, że u Was jest wszystko dobrze, że dobrze żyjecie, że wszystko Wam się dobrze układa. No to co, zaczynamy, słuchajcie, czas na wiersz. To jest wiersz, który dzisiaj napisałam chyba godzinę temu, przed samą dobranocką. Codziennie przed snem wspominam dobrych ludzi, dzięki którym życie nabrało kolorów i stało się piękniejsze. Ich niebieskie, szare, zielone i brązowe oczy mieszkają wśród moich wierszy. Uśmiechają się szczęściem, żyją nadzieją i nie pozwalają zasnąć wspomnieniom. Ludzie mojego życia, mojego małego podwórka na zawsze pozostaną w moim sercu. To oni uczyli mnie radości z małych rzeczy, wiary w cuda, odwagi w myślach i słowach. Dzięki nim uśmiecham się, chociaż czasem smutkiem zachodzi słońce. Dzięki nim podnoszę się z upadków, szybko zapominam o porażkach, w sobie szukam siły, nie zawracam w połowie drogi, tylko idę dalej. Na progu nocy otulam życie miłością i wracam do źródła. Dziękuję, że w tłumie ludzi spotkałam dobrych ludzi. Wspomnijmy tych, którzy są dla nas ważni. Pomyślmy o nich, pomyślmy o tym, czego nas nauczyli i bądźmy wdzięczni, bo wdzięczność jest pamięcią serca. O, pozdrawiam Kasię Paździoch. Kaśka, ty nie śpisz o tej porze? Cóż to się stało? Ale dobrze, miło, że jesteś, dobrze, że jesteś. Słuchajcie, no to teraz czas na bajkę.
Bajka związana jest, jeżeli śledzicie troszeczkę mój Facebook, to dzisiaj po południu wrzuciłam kilka zdjęć pierwszych fijołków, które zobaczyłam w tym roku. I w ogóle uwielbiam fijołki, bo one uczą mnie takiej pokory, takiej delikatności też i wrażliwości. Są bardzo delikatne, takie niepozorne, ale piękne. I ten kolor ich, ten fiolet, no jest niesamowity. Dlatego dzisiaj, słuchajcie, okazało się, że mam wśród swoich bajek bajkę o nieśmiałym kwiatku. Posłuchajcie. Usiądźcie sobie wygodnie. Posłuchajcie. W małym ogródku rosły sobie kwiaty. Mnóstwo ich było. Roześmiane maki, kolorowe malwy, groźne lwie paszcze, dumne piwonie, królewskie róże. Szczęśliwe, kwiatowe łebki wystawiały się do słońca. Przyciągały ludzi, którzy często przychodzili popatrzeć i nacieszyć pięknym widokiem swoje smutne oczy. Nikt nie zauważył, że na małym klombie pod płotem rósł samotnie fijołek. Był bardzo delikatny, miał malutkie zielone listki i maleńki fioletowy kwiat. Siedział sobie cichutko w trawie. Był skromny i bardzo zamknięty w sobie. Nie rozmawiał z wiatrem, nie szukał promieni słońca, nie bawił się z innymi kwiatami. Czasem słyszał, jak kwiaty śmieją się z niego. Ciężkie było życie małego fijołka. Pewnego dnia obok niego z ziemi wydostał się mały dmuchawiec. Uśmiechem przywitał świat. Dzień dobry, powiedział. Jaki ty jesteś piękny. Nigdy nie widziałem takiego cudu. Jak masz na imię? Ja? Samotna roślinka uważnie rozejrzała się wokół, by upewnić się, czy właśnie o nią chodzi. Jestem fijołek, nieśmiało rzekł. Jak pięknie! Czy mogę z tobą się pobawić? Ze mną? Naprawdę ze mną? Z niedowierzaniem szepnął najmniejszy spośród kwiatów. Nie wiem, czy umiem, dodał. Odtąd życie fijołka nabrało kolorów. Miał obok siebie kogoś, kto go polubił i nie wyśmiewał jego wielkości, koloru ani kształtu. Nasz mały bohater stawał się z dnia na dzień coraz szczęśliwszy. Inne kwiaty z zazdrością patrzyły na niepozorną roślinkę, która wyśpiewywała piękne piosenki o przyjaźni. Tymczasem do ogrodu przyfrunęli niespodziewani goście. To były kolorowe motyle zamieszkujące pobliską łąkę. Jeden z nich, śmieszny cytrynek, przysiadł na trawie obok fijołka i cicho szepnął. Czy nauczysz mnie śpiewać? Słyszałem cię, jak śpiewasz wieczorami. To było coś wspaniałego. Nigdy nie spotkałem kogoś, kto by miał taki talent. Ja tak nie potrafię. Wstydzę się i boję się, że inne kwiaty będą się śmiały, wyszeptał fijołek. Cytrynek nic nie odpowiedział, tylko pofrunął hen przed siebie. Co on robi? Zastanawiali się wszyscy. A on przysiadał na każdym kwiatku i zapraszał wszystkich na wieczorny koncert.
Wieczorem kwiaty odświeżyły swoje płatki, wypucowały listki. Nawet wiatr na chwilę usiadł w trawie i z niecierpliwością czekał na koncert. Fiołek, kiedy zobaczył tak liczną widownię, pozbył się strachu oraz wstydu i zaczął śpiewać. Ach, cóż to był za występ! Cały ogród bił brawo, nawet ptaki wtórowały owacją. Nasz niepozorny kwiatek stał się wielkim bohaterem. Odtąd już nikt z niego się nie śmiał. Podobnie jak inni mieszkańcy ogrodu, stał się jego ozdobą. Nawet słońce mocniej zaświeciło, wysyłając na ziemię jeden promyczek, by skradł trochę fioletu z odważnego fiołka. Możesz go odnaleźć w kolorze tęczy, która zawsze przypomina, że po burzy przychodzi pogoda, a po smutku radość. Pamiętajmy o tym, że po burzy przychodzi pogoda. Po trudnym czasie ten lepszy. Po smutku przychodzi radość. Tylko czasem trzeba cierpliwości. Tak zwyczajnie cierpliwie poczekać. Bajki, z których się nie wyrasta. Mam nadzieję, że macie takie swoje ulubione, do których przynajmniej myślą od czasu do czasu wracacie. Wam i sobie życzę odwagi. Odwagi takiego małego fiołka, który uwierzył, że też może cieszyć i też może dawać piękno. Pozdrawiam Was bardzo, bardzo serdecznie. Dobrej nocy Wam życzę i zapraszam jutro na kolejną dobranockę o godzinie 22. Pozdrówcie swoich najbliższych. Dobranoc.